Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy Prison 2 Mroczne Wody. Właśnie dotarliśmy z naszym ciągiem, z gnomem do obozu piratów. Nie mamy jeszcze materiałów, żeby zrobić ten pistolet. Pokaż co potrzebujesz. Tak, potrzebuję, słuchaj, amunicji bardzo. To jest pistolet. Daj naboje. To ci mogę sprzedać w tej chwili. A muszę tamto założyć faktycznie. Załóżmy sobie to znowu. No i dobra, idziemy zagadać z tym Flaniganem. Zobaczymy. Naucz czy mnie paru nauczy sztuczek. Czegoś ciekawego. Jakich sztuczek? No. Podłe sztuczki nie. Ale to tak, te małpy. Oswajanie małpy. Pokażesz mi, jak to się robi, prawda? Nie ma takiej potrzeby. Mogę sprzedać ci małpy, które są już wyszkolone. Nauczyłem je, jak zbierać prze... Nauczę cię komend, na który... To wszystko? Co? No cóż, może dorzucę małpę za darmo. Jeśli ją zgubisz... Dał, Tresor... Mamy ten w końcu umiejętność, czy nie? Mamy to, czy nie mamy? Mamy Tresor małp. Ale to kurde, to też... Małpę już wcześniej kupowaliśmy, teraz co, mamy dwie małpy? No... Ale badzie. Dobra, tak się... Właśnie, masz, masz jakieś ciekawego? Towary? Spójrzmy, co tu masz, może się zamienimy z czymś. No nie, koleś, ty nie masz nic ciekawego. Naprawdę. Jesteś dla mnie już nieinteresujący całkowicie. Ciebie coś w chacie ciekawego? Nie. Wpadasz na chwilkę, już tak? Już ograbiona, dobra. Idziemy stąd. Jesteśmy na górze tutaj. O, grok. Co ja niby wiem o... Co ja niby wiem o ważeniu na po... Cześć, kochany. Lola! Nie widziałem cię od wie... Okej, udało się wejść znowu do pokoju... do pokoju tego. Do pokoju karczmarza Berbelucha. I jesteśmy w stanie... otworzyć teraz te skrzynie tutaj, które są. To teraz, słuchajcie, już Berbelucha ograbimy. Dobra, chwilowa zmiana pierścienia. I zgarniamy to. Trzy. Raz, dwa. Tak, tak. Nie. Tak. No, taka kombinacja już gdzieś była. Dobra. No niewiele jest w tej skrzyni, ale zdobyliśmy całą zawartość. Gorzelnictwo to poważna... Elia jest... Lola! Nie widziałem... Tu możemy pogadać. O! Naucz mnie na zrobić rum. Na czym polega sekret produkcji rumu? Cukier i woda najpierw. Mieszasz je... i zostawiasz do sfermentowania. Okay. Potem zlewasz zacier do gara. Musisz dobrze dobrać temperaturę, jeśli nie chcesz, żeby wyszły ci z tego świńskie szczyny. Tak samo robi się wszystkie alkohole? Składniki się różnią, ale idea jest ta sama.
Trzymaj się przepisu, to powinno wyjść dobrze. Spoko. LOL! Stroj? Lola! Dobra, słuchajcie, nauczyłem się nowej rzeczy. Nie widziałem cię od wieku. I możemy zrobić krwawą Mary, ale nie mamy cukru. Cieszysz się na mój widok? Niech mnie kule. Chcesz powspominać stare czasy? Coś tu jest? Skrzynia stalowo-brudego, o! Ją też mieliśmy otworzyć, to otwieramy. Sporo kasy. Strona z dziennika. Mamy notatki stalowo-brodego. Przeczytajmy może ten... To jest czwarta strona było. Czarta. Lol. Zamiast czwarta to czarta. Błąd. Nesir. Drugą na farandze. To mamy ją. W ruinach pierwszej świątyni? Co to znaczy? Co to jest pierwsza świątynia? Dobra, słuchajcie, najpierw tutaj wejdźmy. Zmieńmy pierścień na ten ze złotą ustością. Cwaniacy po 7. Możesz za zło. Tutaj brakuje mi cwaniactwa jeszcze jeden, to poczeka chwilkę. Świeć. Okej, okay, Hanka możemy raz, dwa okraść. Powiesz mi... Dobra, dawaj złotą ustość 3. Chcę umieć przekonać każdego, kogo spotkam. Kochany, masz gorszą reputację niż ja. Ludzie słyszeli o tobie i nie ufają ci. Musisz sprawić, by przestali wierzyć w opowiadane o tobie historie. Podbij ich serca i umysły. Ale badziewny tekst. Kurde, taki tekst, że... No ale słuchajcie, złoto usty 95. Zastraszanie 80. Chyba każdego już przekonam. Dobra, berbera. Chodzą plotki, że stalowo-brodego zabił Kraken. To prawda. Wszystko przez Marę. Nie wierzę. W końcu go dopadł. No, myślałem, że uda mu się pozbyć klątwy. Nauczysz mnie czegoś? Czego? Chciałbym móc zastraszyć wszystkich. Próbujesz wyhodować sobie jaja ze stali, co? Potrzebna ci reputacja. Opowieści o tobie zbyt straszne, by słuchać ich w nocy. Daj im do zrozumienia, że te historie to nic w porównaniu z tym, kim naprawdę jesteś. No... Załatw to, a będą zastraszeni, słysząc twoje imię. Spoko. Dobrego... Oczywiście. Pokaż, co masz. Przepis na grog? Nie mam go. O, on sprzedaje cukier. Po 50. Drogo. No ale mimo wszystko no nie. Na grogu się to opłaca, ale na rumie już nie. Bo koszt jest taki sam. Ale słabizna. Kupmy przepisy na grog, na rum i na uśmierzacz. Mam jeszcze ponad 5000, słuchajcie. Pewnie stalowo-brody nie zdradził ci, gdzie ukrył artefakt. Zdradził. Ale dlaczego mam ci o tym mówić? Bo wyglądam na porządnego gościa. Przysiągłem strzec jego sekretów aż po grób. Stalowo-brody nie żyje. Nie dowie się, że mi to powiedziałeś. Jest jeszcze jego duch. Już jedna klątwa na mnie ciąży. Na tobie? Musisz mi powiedzieć, gdzie to jest. W ten sposób zdejmę klątwę. Okej. Więc w czym problem? To dość zabawna historia. No. Bawił tu swego czasu. Wiesz, jaki był. No, ciągle gadał jakieś bzdury, że trzeba znaleźć kryjówkę gdzieś między świątynią powietrza a dnem oceanu. Jest nią skarb Garcia. Co? Właśnie. Mówiłem mu, że to szaleństwo. Ale stalowo-brody twierdził, że to jedyne miejsce, do którego Garcia nigdy nie zajrzy. Bardzo sprytnie. Jak mogę znaleźć ten skarb? Nie mam pojęcia.
To mi się przydał. Spencer potrzebuje dostawy rumu. Wysłano mnie po niego. Musi być ciężko, skoro pracujesz dla tego starego pryka. Piratom nie warto się ukrywać, jeśli nie mają rumu. Możesz wykorzystać to jako slogan. Gdzie mam załadować rum? W tym problem. Muszę najpierw odzyskać statek. W takim razie towar nie pojedzie nigdzie bez statku. No dobra, faktycznie, potrzebuję statku. No to... tu jest Curtis. Pokaż mi jak... Więc poćwiczmy! Dobra, naucz mnie jak szabelki. Mogę stać się mistrzem szabli? Po pierwsze, trzymaj ją jak należy. To nie jest cholerna, magiczna różdżka. Piraci nie mają wiotkich nadgarstków. Powinieneś to wiedzieć. Trzymaj ją mocno, a twoje ramię nada jej siłę. Dzięki temu będziesz mógł zadawać silne ciosy. Twoje ramię, nadgarstek i szabla muszą być jednym. Inaczej zostaną odcięte. Przeze mnie. Pierdu, pierdu. Chcę wiedzieć, jak dobrze walczyć z szablą w ręku. Zachowuj się więc tak, jakbyś chciał walczyć. Twoje ruchy muszą być silne i płynne. Nie daj się rozproszyć przeciwnikowi. Nie atakuj bezmyślnie na oślep, nawet jeśli obraził twoją matkę. Spraw, by walka odbyła się według twoich zasad. Wtedy go dopadniesz. Dobra. Dzięki za naukę, słuchaj. Ale ja muszę zobaczyć, czy to jest statek najpierw teraz. To jest priorytet w tej chwili. Czyżby to był Eldrick? Mój statek! Woo! Proszę, jaja z Wyspy Złodziei. Dobra robota. Gnomy powinny być ci wdzięczne. Wdzięczny gnom? To byłoby coś nowego. Gnom uściśnie ci rękę w podzięce, a to tylko dlatego, że nie chce, żebyś widział, jak grzebie w twojej kieszeni. Może i są złodziejami, ale i tak trzeba ich chronić przed tą plagą. Spoko. W taki oto sposób problem gnomów z gargulcami został załatwiony. Oczywiście nam za to nie podziękują. Ale i tak, dobra robota. Okej, wyspa złodziei jest czysta. To znaczy, czysta według standardów gnomów. Doskonale. Teraz te knypki mogą bezpiecznie dalej robić, co one tam robią. Chodźmy ich poszukać. Zaczniemy od następnej wyspy. Musimy odnaleźć wszystkie te stworzenia. Dobra, słuchaj, są tutaj gargulce? Jak sądzisz? Kolejna kryjówka piratów. Ale jest tam coś gorszego od piratów. Gargulce? Na pewno. Musimy znaleźć ich kryjówki. Musisz znać paru miejscowych piratów. To Berbeluch. Zna wyspę od podszewki. Może będzie wiedział, gdzie znajdują się gniazda gargulców. Zapytam go. No dobra, czyli słuchajcie, na Takarigui dalej są gargulce. Okej. Zagadajmy z kucharzem. Proszę się nie ma... Nie było mnie na statku, tyle się wydarzyło, a oni gadają swoje standardowe teksty. Venturo? Wróciłeś! Jak przysłowiowy zły szeląg. Fajnego. Miło znów cię widzieć. A dupeczka, Patti? No, Patuś. Jednak żyjesz! A ja... Ledwie. Gdzie byłaś, do cholery? Ciesz się, że wróciłam. Slane jakoś wrócił na statek i kazał wysadzić nas w powietrze. Gdybyśmy w porę nie uciekli, nie mielibyśmy statku. To twoja wymówka na opuszczenie mnie. Może powinniśmy? Mamy czas. Ej, Slane ma nowe armaty. Sukin kot. Powinniśmy zająć się Slane na Antigui. Wróciłem. Zostajemy tutaj. Zostańmy jeszcze. Tutaj. Co? A co ze Slane'em? Pozwolisz mu odejść? I jak się tu dostałeś? Zbudowałem tratwę. Tratwę? Tak, tratwę. Za każdym razem brzmi coraz śmieszniej. A sztylet? Slane wciąż go ma. Czyli wracamy na Antigue. Czemu właśnie miałby tam wracać? Chce czegoś od admirała. Pomyśl, inaczej po co walczyłby z admirałem o coś tak głupiego? To było zaplanowane? Ciebie się nie spodziewał. Nie byłeś częścią planu.
Czyli zaaranżował to, żeby się ciebie pozbyć. I prawie mu się udało. Prawie. Czas to zakończyć. Mam rację? Popłyniemy za chwilę. Powiedziałeś, że twoja tratwa! Kłamstwo! Uspokój się. Wiem, że to ty ją budujesz. Mata zły! Kłamstwo psuje cześć! Oj, Jafar, nie, nie skarż się, no... Piękna łajba, co? Dobry statek! Duży statek! Jest dla ciebie ważny? Duży? Wiele miejsca na znajdźki! To chyba dobrze. Grolehono! Miss Mila! Ta ładownia przypomina trochę jaskinię. Możesz się tam zabunkrować. No kurwa! Spokojnie. Gargulce zniknęły z wyspy gnomów. Mata, twardy zawodnik! Uratuje świat bez mrugnięcia okiem! Kto ci o tym powiedział? Paty! Ona ciągle mówi o Mata! Naprawdę? Co mówi? Rzeczy, których nie wolno powtórzyć, Mata! Nie można? Ty niewdzięczny dupku! Gdyby nie ja, wciąż byłbyś... Dobra, chyba wolałbym nie wiedzieć. Mata bystry! Tak myślisz? Powinniśmy się rozdzielić. No kurwa! Dobra. Pogadajmy o tym skarbie, słuchaj. Znalazłem kolejną stronę z dziennika twojego ojca. Wiedziałam. Nie mówiłam ci? Nie ekscytuj się za bardzo. Dlaczego? Pokaż. To chyba ostatnia z serii czterech stron. Brakuje nam jeszcze dwóch do mapy skarbów. Zawsze lepiej niż trzech. Zostawił wskazówki, gdzie możemy znaleźć kolejne. Pisze o Nesirze, tym starym pijaku. Ruiny pierwszej świątyni? A, jasne! Nie oszuka własnej córki. Co? O co chodzi z tą świątynią? Co miał na myśli twój ojciec, mówiąc ruiny pierwszej świątyni? Pewnie mówił o starej zniszczonej świątyni Indian. Jest blisko jego grobu. Dawno temu powiedział mi o niej na wybrzeżu Ostrzy. Mówił, że wybrał się na akcję, ale chyba po prostu chciał tam być. Narysuję ci mapę. No okej, czyli musimy znowu na wybrzeże Ostrzy popłynąć. Kim jest ten Nesir? Byli kompanami do kieliszka na Antigui. Pewnie teraz już nie żyje. Miejmy nadzieję, że tak nie jest. Może być tylko w jednym miejscu. W portowej tawernie na Antigui. Dobry plan. Dobra. Czyli muszę popłynąć na wybrzeże Ostrzy. I tam. Jak ty to robisz? Sprawiasz, że ludzie robią, co chcesz. To znaczy? Owszem, ja również. Nie wiem dlaczego. Chciałbym mieć twoje zdolności przywódcze. Nie rozumiem, dlaczego nie dostałeś awansu. Jesteś dobrym żołnierzem. Ale mówią, że mam niewłaściwe podejście. Skąd wiesz? Tak mówi o mnie Sebastiano. Tak bywa. Zawsze byłem samotnym wilkiem. Gdyby to ode mnie zależało, byłbyś przywódcą stada. Naprawdę tak uważasz? Dzięki. To dla mnie wiele znaczy. Czyżbyśmy przeżywali emocjonalny moment? Raczej nie. Dobra. Chodź ze mną. Jasne! Idziesz, Venturo, ze mną. W tej chwili... Co ty na to? Wygląda w porządku, co? Niemal spokojnie. Dobra, tutaj nic nie ma. Dziwne, co? Dziwne, co? Okej. Chodźmy się przespać. I rano wyruszymy, słuchajcie. Bo są gargulce, jest wylek na Takarigui. To jest fakt. Musimy zagadać z Berbelupem. No i w sumie mam statek, więc mogę ładować rum. Mogę go przewieźć na Antiguę, trochę zarobić. Ale jeszcze trochę kasy mam. Chwałę zbieram na cwaniactwo. Nie, to. Coraz bliżej, kurde, wykupienia wszystkiego, czego potrzebuję. Już coraz bliżej. Tylko jeszcze pytanie, kto mnie tego szarlataństwa nauczy, no? Tej wytrzymałości lepszej.
To bym chciał wiedzieć. Zagadajmy z Kowalem. Czy mogę... Tutaj nie mam, ale mogę wykuć to. To kujmy to. Razy trzy. Obejrzyj. I słuchajcie, mogę sprzedać łamacze desek. No i patrzcie, jak się bogacę. No. A on... On oczywiście... Nie ma nic lepszego niż moje. Tego nie chcę. Bo zużywa dwa materiały na miecz, a ich mam bardzo mało. Dobra, czas znowu zagadać z Berbeluchem. Berbeluch. Możesz zacząć ładować rum na statek Spencera. Zaraz zaczniemy. Dobry klient nie hamuje się w piciu. Powiedz Spencerowi, żeby tak trzymał. Zrobi się. Dobra, mamy już rum. Widziałeś tu te przeklęte latające potworności? Latające, co? Gargulce. Wygląda na to, że chcą się osiedlić na Takarigui. Gargulce, małe latające sukinsyny. Były tutaj, latały wszędzie. Małe? To chyba nie. Weszli tu? Chcą uszczuplić zasoby mojego rumu. Sprawiłem im niezłe lanie. Więc wszystkie są żywe i mają się dobrze. Póki co odleciały. I chyba wiem, dokąd się udały. No. Co ci do tego? Chcę złożyć im małą wizytę. Twoje wizyty zazwyczaj nie są przyjacielskie. Pokażę ci na mapie. Będę wdzięczny. O, dziękuję. Po prostu wal w niej i spraw, by były jeszcze brzydsze. O ile to możliwe. Dobra, dziękuję za info. I spójrzmy. Gdzie to jest? Wylęk... O, tutaj. A tam się podziały. A to bliziutko. Dobra, Venturo. Chodź, idziemy, złożymy gargulcom wizytę jeszcze w tym odcinku. Nie ma mięsa do gotowania. Trzeba troszkę zapolować. No, kupmy jeszcze amunicję. Się przydać może. Od Barneya. Pokaż. Potrzebuj. Tak, potrzebuję amunicji. Dziękuję. I idziemy dalej. Venturo. Kurde, mają problem tutaj z tą drogą. To jest problematyczne dla nich, żeby przejść tam górą. Ale spoko, dobra, idziemy tutaj. Tutaj są ci nosi wodowie. Cholera. Noszenie wo... Nic nowego nie gadają. A my sobie idziemy z Venturo na gargulce. No słuchajcie, odcinek całkiem spoko. Mamy z powrotem na nasz statek. Mamy rum, na który trzeba zawieźć na Antiguę. No i zaraz ubijemy gargulce, zdobędziemy jaja. Co też będzie już sensowne. Czekaj, nadchodzę! Tylko trzy tutaj są. Rozprawimy się z nimi raz, dwa. Zaraz przy tobie będę! Oby tu nie wrócili. Okej. Tam jest jeden, tu jeden. Zaraz przy tobie będę, stary! Thank you.
Wow. Dobra, kolejny leży. Super, jajca już zebrane od gargulców. I tutaj, gargulce i utopce. Osłaniam twoje tyły, stary! Ale spoko, gargulec wybawiony. No i po gargulcach. Dobra, to sprzątnijmy jeszcze te utopce też. Czekaj, nadchodzę! Walwę duro w nich. Ten leży. No i tego też położyłem. Bierzemy topor. Tu jeszcze jakiś toporek gdzieś powinien być. Dobra, jest tutaj. Okej, trzeba pogadać z Eldrickiem, że kolejna lokacja oczyszczona z gargulców. Chwały troszeczkę brakuje. Chyba, że Eldrick nam troszeczkę jej doda. To wtedy będzie spoko i może rozwiniemy cwaniactwo i złodziejstwo. Bo już naprawdę tak, kurde, mamy takie... Patrzcie, zastraszanie 95. Złotousty 95. Jak się nauczymy złodziejstwa, będzie jeszcze lepiej, kurde. Będzie stuwa złotoustości, ponad stuwa złodziejstwa i więcej już naprawdę chyba nie będzie potrzeba. Tak mi się wydaje. Awenturo się znowu zgubił. Coś im nie idzie na Takarigui. Ale dobra, zagadajmy z Eldrickiem. Już bliziutko do statku. Dobra, jesteśmy. Venturo. Nie wiem, gdzie on jest. To jaja gargulców z Takarigui. Dobra robota, przyjacielu. Gargulce na Takarigui są martwe. Taka tragedia. To były szlachetne stworzenia. No, może raczej powinienem dawno znaleźć temu inny sposób, by odwrócić to, co się z nimi stało. Dzięki czemu mogłyby się rozmnażać i służyć marze? To było jedyne wyjście, Eldrick. Oczywiście, masz rację. W Takarigui nie ma gargulców. Wspaniale. Konsekwencje dla populacji mogłyby być potworne. Aż tak cię to obchodzi? Przecież połowa z nich to piraci. Piraci to też ludzie, chyba. Widzę, że Berbeluchowi szczęście dopisuje, co? Piraci zawsze mają diabelskie szczęście. Chodźmy ich poszukać. Zaczniemy od następnej wyspy. Musimy odnaleźć wszystkie te stworzenia. Dobra, oczyszczone dwa miejsca. Nie ma mięsa, Venturo mi zniknął. Mi brakuje 120... 140 chwały. No gdzie on jest? Nie ma pojęcia, gdzie ten Venturo. I tego poszukam. Gdzie mógł się tak prawie ruszyć? Przecież tam nie było żadnych takich dziwnych miejsc.
No niestety trochę tutaj pirania spieprzyła sprawę z kompanami. Jeśli tak się gubią nam. Idzie. Patrzcie jak popyla. No chodź, chodź. Co ty na... Pójdę za tobą Jan, powodzenia. Dobra, to wiecie co, w sumie może pójdziemy jeszcze tutaj, do tej świątyni tam, bo teraz jestem silny, tutaj pójdziemy i pójdziemy tam do jaskini. Bo to są chyba jedyne miejsca, które pominąłem. Wcześniej. A teraz mam dużą siłę, to sobie dam radę. Ale to wiecie co, to tam już pójdziemy w następnym odcinku. Teraz tylko dojdę do bramy i na tym zapiszę grę starczy. No potem też pójdziemy do Puerto Sacarica. Obejrzymy tam towary, pogadamy z ludźmi, może kogoś da się okraść, przegadać czy coś. Zobaczymy. Na razie ja, kapitan piratów, idę sobie tutaj. No może... Może i tu była jakaś skrzynia. No proszę. Wystarczy skradanie do tego. I troszkę łupów zdobyte. No dobra. To tutaj idziemy usmażyć to mięso. I zapisujemy grę. Odcinek 48. No słuchajcie, odzyskaliśmy statek, zajęliśmy się gargulcami na Takarigui, mamy załadowany rum, jest raczej dobrze. W następnym odcinku zbadamy tutaj resztę Takarigui i pewnie popłyniemy na Antiguę, rozprawić się ze Slainem. No i mamy tam jeszcze jakieś inne zadanie. Dzięki za oglądanie, na razie.